Proszę mi powiedzieć, od kiedy Elvis Presley jest obecny w Pana życiu? Elvis Presley w moim życiu jest bardzo długo obecny, bo ja też trochę lat już żyję. Oczywiście obecny był poprzez słuchanie jego utworów, które wcale nie były takie częste, prawda, wówczas. Zainteresowanie Elvisem Presleyem od kiedy Jan Blaida, dzisiaj niestety już świętej pamięci, wielki fan Elvisa Presleya w Krakowie i nie tylko, zwrócił się o to, żeby nazwać jedną z alej imieniem Elbisa Presleya w Krakowie, tam y, powstał pomnik poświęcony Elibisowi, jest to bardzo interesujący, bo, bo z takiego mm, głazu wapiennego z wtopioną głową Elbisa, Jan Blajda postanowił mianować mnie, ponieważ byłem wtedy posłem już roku 2012, mianowem w ambasadorem Elbisa Presleya w polskim parlamencie. Oczywiście to jest na zasadzie no, takiego sympatycznego gestu, bo z tym się nic nie wiąże. I tam spotykaliśmy się wielokrotnie już później pod pomnikiem Elbisa Presleya na Alei, w rocznicy szczególnie jego śmierci, a też na koncertach, które Jan Black organizował z okazji urodzin w kościołach, szczególnie na u Norbertanek najczęściej to było czasem u Świętego Krzyża. Mam trochę płyt Elvisa, z przyjemnością go słucham, ale mówię, nie jestem jakimś takim zapalonym fanem na zasadzie takiej, że nie udzielam się tak bardzo jak inni, którzy tym żyją wyłącznie. Natomiast miałem nawet zaszczyt, mogę powiedzieć, być w Memphis. Przyczyni się do tego mój młodszy przyjaciel Jerzy który jest fanem Elvisa i w ubiegłym roku byliśmy w Stanach Zjednoczonych, taką grupą niedużą, na wyjeździe. Skłonił mnie do tego, żebyśmy polecieli do Memphis. Prawdzie to było tylko, tylko jeden, niecały jeden dzień pobytu, ale muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Nie zdawałem sobie sprawy, że będąc sam na miejscu, w tych miejscach w jego posiadłości, gdzie tyle śladów, znaczy śladów, materialnych śladów po Elvisie, gdzie jest tak ogromne zainteresowanie ludźmi, ludzi praktycznie z całego świata, już ze Stanów Zjednoczonych, to ze wszystkich Stanów. Myśmy tam poszli, jak się lecieliśmy do Memphis, koło północy podeszliśmy pod mur, bo to brama była zamknięta i tam cały czas podjeżdżały samochody, właściwie w nocy podjeżdżały samochody, ludzie sobie robili zdjęcia, zaglądali do tej posiadłości, na ten park, no, a później następnego dnia mieliśmy okazję już normalnie zwiedzać w ramach tego trybu zwiedzania, który tam jest bardzo dobrze zorganizowany. Więc to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i nie dziwię się ludziom, którzy z taką pasją podtrzymują dzisiaj pamięć o Oliwisie. Zresztą, jak niektórzy mówią, on dalej jest żywy. Co się nieraz materializuje w tym, że przy dzisiejszej technice, technologii można. Można go pokazać jako śpiewającego z obecnymi gwiazdami, więc <noise> to jest bardzo sympatyczne. Ta jego aktywność to nie tylko śpiew, ale również przesłanie, które on w Twoich utworach, swoją działalnością, również charytatywną, bo przecież wspierał bardzo dużo inicjatyw, pomagał ludziom, miał gest, no miał oczywiście możliwości również. A jak przeczytałem sobie później również o Elvisie, jakieś jedno czy dwie książki, to mi się oczy otworzyły, że. Chłopak, który wyszedł z biednego domu przy matce, która tam musiała bardzo mocno pracować, chorować, żeby, żeby utrzymać. Jak on się kształtował, jaką pasję on wykazywał. Miał w sobie taką pasję, która, takie dążenie, żeby zmierzać do doskonałości, przecież nauczył się to muzykę, śpiew. On właściwie słuchał, chodził do świątyni do nich i podsłuchiwał. To jest pasjonująca rzecz. Cieszy mnie to, że również wśród młodych ludzi jest coraz częściej, spotyka się tych, którzy naśladują. I to nie tylko śpiewa, ale również w takim właśnie zachowaniu, w tych, tych yy, pozach, w czasie, yy, tych całych figurach, które Elvis prezentował, strojach. No to jest bardzo charakterystyczne. Myślę, że warto. warto, bo naprawdę jest to wartość, którą Elvis przekazywał. Bardzo ważna, właśnie takiego i modlitwy przesłania również takiego religijnego, przekazania ludziom jakiejś idei. Idei również i wiary w Boga, i wiary w człowieka. A co się panu w Elvisie Presleyu najbardziej podoba? Od strony artystycznej, jego ogromne możliwości, którymi dysponował, jeśli chodzi o wokal, potrafił w różnym stylu śpiewać. Jednocześnie przecież on był w dużym stopniu amatorem, przecież nie studiował. A jeśli chodzi o człowieka, mimo tego, że miał ogromne możliwości jako gwiazda, jako człowiek bardzo bogaty, po prostu nie stronił od zwyczajnych ludzi. Pomagał zwyczajnym ludziom, pomagał w sytuacjach nieraz nieszczęść, co bardzo dobrze świadczy o człowieku. Czy ma pan jeszcze jakieś marzenie swoje związane z Elvisem? Gdyby mi się zdarzyło jeszcze pojechać do Stanów, to bym pojechał do Memphis na spokojnie już wtedy, za dwa, trzy dni tak, żeby bardziej nasiągnąć tą atmosferą. Chętnie bym zobaczył Elvisa, gdyby przyjechał do Krakowa. Wiem, że fanklub również chce umieścić gwiazdę Elvisa Presley'a tam, gdzie są gwiazdy różnych artystów. Myślę, że to się uda.